Masywne betonowe segmenty zaopatrzone w długie żelazne pręty wrzucone do morza po gibraltarskiej stronie to nowa kość niezgody w niekończącym się konflikcie między Wielką Brytanią i Hiszpanią. Proszę spojrzeć, to się ciągnie od tej boi aż do jednostki przybrzeżnej Policji Gibraltarskiej. Na całym tym odcinku powrzucano do morza takie betonowe bryły. W sumie jest ich 70. One niszczą nasze sieci. To zwykłe kpiny. Nie pozwalają nam zarabiać na chleb. Gibraltarski rząd twierdzi, że akcja ma na celu budowę sztucznego ryfu, w którym mogłaby zadomowić się morska fauna i flora dla zachowania równowagi biologicznej w tym basenie morskim. Bulwersuje to rybaków z hiszpańskiej wioski La Linia, dla których jest to strefa ich połowów. Konserwatywny hiszpański rząd chętnie podjął ten temat i od tego lata próbuje utrudnić życie Gibraltarczykom, wprowadzając na przykład zaostrzone kontrole graniczne. Teraz godzinami trzeba czekać, by dostać się z La Linia na półwysep. Oficjalnie mówi się, że zaostrzone kontrole celne mają pomóc w walce z przemytem papierosów z Hiszpanii na Gibraltar. W rzeczywistości jednak przemyt papierosów wprawdzie rzeczywiście kwitnie w tym regionie, ale raczej w odwrotnym kierunku. Hiszpanom starszej generacji obecna sytuacja bardzo przypomina dawne czasy. W 1965 roku renomowane niemieckie czasopismo Der Spiegel pisało: z początkiem bieżącego roku władze hiszpańskie zaleciły urzędnikom celnym na przejściu granicznym w La Linia, by bardziej pedantycznie niż dotąd przestrzegały przepisów celnych. Powód? Walka z przemytem. Były to jednak czasy dyktatury Franco. Krótko po wejściu zarządzenia w życie granice zamknięto. Otwarto ją dopiero w 1982 roku. Śpiewem i hucznym festynem mieszkańcy La Linia przyjęli tę wiadomość. Ale już następnego dnia, podobnie jak dziś, musieli wystawać w kolejce na przejściu granicznym. W odwecie za blokadę w Zatoce hiszpański rząd chce wydać zakaz przechowywania paliwa na statkach zakotwiczonych w Zatoce Gibraltarskiej. To dzięki nim region cieszy się sławą największej pływającej stacji benzynowej między Morzem Śródziemnym i Atlantykiem. Dla małej brytyjskiej kolonii jest to bardzo intratny interes. W Madrycie statki natomiast nazywane są ekologiczną bombą zegarową. Opinie te popierają obrońcy środowiska naturalnego, ale i tu pojawił się mały problem. Mianowicie po hiszpańskiej stronie zatoki stoi ogromna rafineria hiszpańskiego koncernu, który ze względu na niskie podatki sam magazynuje swoje paliwo w filii na Gibraltarze. W Algeciras, po hiszpańskiej stronie, statki zaopatrują się w paliwo podobnie jak na Gibraltarze. Hiszpański minister do spraw ochrony środowiska jeszcze przed rokiem sam był prezesem firmy handlującej paliwem. A gdzie je kupował? Na pływających stacjach benzynowych, a więc robił dokładnie to samo, co teraz sam krytykuje. Absurdalnie zachowują się obie strony. Końca konfliktu nie widać, a tracą na tym wszyscy aktorzy tej groteski hiszpańsko-brytyjskiej.